Ostatnio skończyliśmy nasze rozważania na uzdrawiających solfeżowych częstotliwościach. Muzyka to częstotliwości tworzące zestaw dźwięków. Miarę natężenia dźwięku i jego głośności mierzy się w decybelach. Ucho ludzkie toleruje 55 decybeli w zależności od częstotliwości. A fizyczne uszkodzenie ucha może wystąpić już przy 60 decybelach. Podstawowa częstotliwość 432, zwana wibracją A Verdiego, jest uważana za strój naturalny solfeggio, spójny ze wszechświatem. Muzyka opierająca się na tej częstotliwości transmizuje korzystnie uzdrawiającą energię, bowiem jest to czysty dźwięk podstawowej matematyki i natury. Szum drzew, beczenie owiec, śpiew ptaków, brzęczenie owadów, dźwięki płynącej wody to wszystko dźwięki naturalne w stroju 432 Hz. Pitagoras opracował pierwsze zasady częstotliwości 432, dlatego nazywa się ją częstotliwością pitagorejską. Zasady tego strojenia były już znane w około 1800 roku przed naszą erą. Według tego stroju uzyskano dźwięk A, 432 Hz, wynikający ze stosunku 3 do 2 dźwięków w strojeniu. W czasach Pitagorasa używano częstotliwości 432 Hz jako podstawy do strojenia instrumentów. Jej słuchanie pozwala na osiągnięcie medytacyjnego zestrojenia się ze wszechświatem. Niestety muzyka, której słuchamy z radia, telewizji czy internetu, jest nadawana najczęściej w częstotliwości 440 Hz, a nie 432. Dlaczego tak jest, kiedyś omawiałem i nie będę dzisiaj do tego wracał. Informacje o globalnej manipulacji strojem 440 Hz łatwo znajdziecie w internecie. Różnice obu tonów można zaobserwować, słuchając dwóch różnych piosenek w obu wspomnianych częstotliwościach. W obliczu ekspansji masowych mediów około 1940 roku Stany Zjednoczone wprowadziły częstotliwość 440 Hz na całym świecie, a w 1953 roku ogłoszono ją standardem międzynarodowego ISO 16. Udowodniono, że A440 Hz jest nienaturalnym wzorcem częstotliwości strojenia i obniża przez to nasze wibracje. Powoduje zaburzenia w naszym polu magnetycznym, którego cząsteczki zwane witonami, często nazywane aurą lub duszą, zakłócają pracę DNA i RNA. Zakłócanie tego pola powoduje zaburzenia w ciele energetycznym i fizycznym wszystkich organizmów żywych i daje możliwość wpływania na nie i programowania ich zachowań. Len Horowitz uważał, że muzyka solfeggio jest bliska właściwej częstotliwości drgań ciała. Fala dźwiękowa działa na wodę, a nasze ciało w 60-70% jest wodą. Dlatego można wnioskować, że częstotliwości muzyczne również wpływają na nasz organizm i jego zdrowie. Można więc stwierdzić, że otoczeni niewłaściwymi częstotliwościami jesteśmy podatni na choroby. Nasz mózg potrzebuje prawidłowej stymulacji do harmonijnego rezonansu. Ciągłe słuchanie radia i telewizji, zasypianie przy muzyce z radia z częstotliwością 440 Hz może źle na nas wpływać. Zapominamy, jak ważne dla naszego funkcjonowania jest wyciszenie organizmu, oczyszczenie, uwolnienie od złych emocji, negatywnych myśli. Bardzo ważne jest, abyśmy mieli świadomość zagrożeń wynikających z oddziaływań nieprawidłowych częstotliwości na nasz organizm. Naukowcy dowiedli, że dźwięki i słowa są najlepszym lekarstwem programującym nasze DNA. Powszechnie wiadomo, że tylko 10% naszego DNA jest aktywne i jest aktywnie wykorzystywane.
Na pozostałe 90% można wpłynąć i uaktywnić je za pomocą odpowiedniej częstotliwości. Według ustaleń lingwistów genetycznych na nasze DNA kojąco wpływa również język, słowo. Jest nieodłącznym elementem komunikacji między światem zewnętrznym a wewnętrznym. Pozwala na rejestrowanie w naszym mózgu doświadczeń, przepracowanie emocji. Praca w ciszy lub przy muzyce o odpowiednich częstotliwościach pozwala na skupienie, większą efektywność. Redukuje nieodpowiednie wibracje, pozwala wejść w głęboki stan relaksacyjny. Wewnątrz naszego mózgu nieustannie odbywają się procesy elektrochemiczne, których zapis jest możliwy przez fale w formie impulsów elektrycznych o różnej częstotliwości. Naukowcy wykazali, że częstotliwości fal mózgowych, jak i ich amplituda nie jest stała i ściśle zależy od czynności, jaką umysł wykonuje. Wiadomo, iż stan spoczynku, snu i relaksu zmniejsza częstotliwość i zwiększa amplitudę fal, a stan czuwania wzmacnia częstotliwość potencjałów elektrycznych i obniża ich amplitudę. Uwzględniając częstotliwości elektryczne fal mózgowych, Novberg wyodrębnił 5 cyklów stanów aktywności bioelektrycznej, w których funkcjonuje nasz mózg. Pierwszy to delta, od 0 Hz do 4 Hz. To jest stan głębokiego snu. Drugi to teta, powyżej 4 Hz do 8 Hz. To stan głębokiej medytacji. Podczas tego stanu zachodzą świadome sny i projekcje astralne. Trzeci, alfa, powyżej 8 Hz do 12 Hz. To stan głębokiej relaksacji i odprężenia. Czwarty, beta, powyżej 12 Hz do 24 Hz. To stan czuwania, gotowości, ale też automatycznego wykonywania czynności. I wreszcie piąty, gamma, powyżej 24 Hz do 55 Hz i więcej. Fale gamma pojawiają się zawsze wtedy, gdy mózg wykonuje jakieś kreatywne zadanie. Możemy stany gamma podzielić jeszcze na parę takich jak przedział od 30 do 80 Hz. To taki podstawowy zakres fal gamma związany z wolą działania. Przedział od 80 do 200 Hz określa się jako gamma wysokoczęstotliwościowe, odpowiedzialne za realizację celów. Wreszcie trzeci przedział od 100 do 250 Hz obejmuje mikrofale, z których korzystają tworzący nowe projekty i wynalazki. I wreszcie przedział od 250 do 600 Hz to falowa aktywność mózgu na poziomie wysokich częstotliwości. Dotyczy w szczególności pacjentów z epilepsją i dominuje w obszarze ogniska epileptycznego. Może niekiedy stymulować mózg do genialnych kreacji rzeczywistości. Z badań nad bioelektryczną aktywnością mózgu wynika, że dzięki falom mózgowym gamma z dużej ilości informacji docierających w każdej sekundzie nasz mózg jest w stanie stworzyć spójny obraz świata. Dr Laura Colgin z Uniwersytetu w Trondheim udowodniła w swoich badaniach, że niższe częstotliwości są wykorzystywane do transmitowania wspomnień minionych doświadczeń, a wyższe do przekazywania tego, co dzieje się w danym momencie. Podstawowym rytmem naszego mózgu jest częstotliwość 40 Hz, która ma związek ze świadomością percepcyjną, synchronizacją i przetwarzaniem informacji. I na tym skończę trzecią część, a za chwilę czwarta. Pozdrawiam Was słonecznie. Wedamir.